19. kolejka drugiej ligi piłkarskiej. Lech II Poznań, Górnik Łęczna. Lider z Łęcznej, zespół, który ma 38 punktów. Tutaj pierwsza szansa dla Lechitów. Paweł Tomczyk po prostopadłym zagraniu Tymoteusza Klubsia. To jest najlepsza okazja Górnika Łęczna w pierwszej części spotkania. Aaron Stasiak po dośrodkowaniu Leandro, ale instynktownie nogą dobrze odbijał tę piłkę Karol Szymański. Tutaj jeszcze jedno zamieszanie i Karol Smajdor ostatecznie wyjaśnia sytuację. Był stały fragment gry. Jakub Moder, piłkarz pierwszego zespołu Kolejorza, uderzył piłkę z rzutu wolnego, ale ta piłka cel minęła. Tutaj z kolei zablokowany został Tymoteusz Klubsz, kiedy szybki kontratak wyprowadzili Lechici. Jakub Moder z dystansu, z woleja. Duże problemy bramkarza Górnika Łęczna Adriana Kostrzewskiego. Do przerwy było we Wronkach 0-0 w tej 19. kolejce drugiej ligi piłkarskiej, a to już najciekawsze sytuacje drugich 45 minut. Tutaj Tymoteusz Klubsz zagrał piłkę do Jakuba Karbownika. Skrzydłowy do skrzydłowego, strzał jednak niecelny, a to już jest akcja, po której Lechici objęli prowadzenie. Grzegorz Wojtkowiak po świetnie wyprowadzonej akcji przez Pawła Tomczyka, ostatecznie piłka spada pod nogi Juliusza Letniowskiego i on w 55. minucie daje Lechitom prowadzenie. Raz jeszcze ta akcja, Tomczyk do Wojtkowiaka, tutaj Midzierski, ale niepewnie. Ładnie przyjął na klatkę piersiową tę piłkę Juliusz Letniowski, który w meczu Ekstraklasy z Piastem Gliwice był już na ławce rezerwowych. Nie doczekał się jeszcze debiutu w Ekstraklasie, ale ten debiut pewnie wkrótce nastąpi, zwłaszcza jak będzie prezentował się tak jak dziś podczas meczu z Górnikiem Łęczna, gdzie strzelił gola na 1-0. No ale piłkarze Górnika Łęczna odpowiedzieli za sprawą wzrostu Tomasza Midzierskiego. Ponad 1,90 m wzrostu stopera Górnika Łęczna i po rzucie rożnym, po dośrodkowaniu Marcina Stromeckiego, Tomasz Midzierski strzelił gola głową na 1-1. Tutaj stały fragment gry, odpowiedzieli Lechici, zablokowany został jednak Grzegorz Wojtkowiak. Goście wyrównali po stałym fragmencie gry, tak samo mogli zrobić tutaj Lechici, strzelając gola na 2-1. Teraz prostopadłe zagranie, Jakub Karbownik jednak strzela niecelnie. I jeszcze dośrodkowanie mocne w wykonaniu Jakuba Modera. Strącił piłkę głową w polu karnym Paweł Tomczyk, ale nie w stronę światła bramki, więc gola na 2-1 nie było. I jeszcze prostopadłe zagranie Tomasza Kaczmarka do Bartosza Bartkowiaka. Wprowadzeni ci dwaj piłkarze na boisko w drugiej części spotkania i wielka szkoda, że tutaj Bartkowiak nie strzelił na bramkę. No i ostatnia akcja Lechitów. Juliusz Letniowski tutaj w polu karnym strącił piłkę po mocnym takim wbiciu przez Tomasza Kaczmarka, a Górnik Łęczna mógł zainkasować 3 punkty, bo tutaj Dziordzie Cyrno-Markowicz blokuje Banaszaka, a wcześniej strzał w słupek z dystansu w wykonaniu Marcina Stromeckiego. Jeszcze raz aktywny po wejściu na boisko Tomasz Kaczmarek i tutaj i Letniowski, i Tomczyk czekali na tę piłkę, ale ostatecznie stoper Górnika Łęczna okazał się w tej sytuacji lepszy. Tak zakończyło się spotkanie we Wronkach. Lech II Poznań, Górnik Łęczna 1-1. Jeśli chodzi o ligową tabelę, Lech ma w tej chwili 23 punkty, natomiast Górnik Łęczna 39 i Górnik Łęczna jest liderem, ale odpowiedzieć jeszcze może chociażby drużyna łódzkiego Widzewa, która ma 37 punktów. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.